Witajcie moi ostomili, pytam pięknie o zajęcie miejsc, o wyłączanie telefonów. Witam was tu na tej sali teatralnej Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej, jak i was wszystkich, co bez te szklane kwadraciki na nas patrzycie. Moi ostomili, nasze dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wieczór, pomyśleliśmy tak zrobić, co by się składał z dwóch części. Z tej części dla artystów i z tej części dla narciarzy. Bo przecie nikt nie powiedział, że artysta nie może jeździć na skijach, a tym co, prawda, na skijach jeździ, nie może być artystą. I tak, moi ostomili, chcieliśmy pierwsze zacząć od opowiedzenia o warsztatach twórczych, które my od lipca do września przeprowadzili w Bukowiańskiej Szkole Ginący Zawód. To te warsztaty, moi ostomili, odbywały się ze czterech dzieci. Było przy to skórnictwo, wyroby ze skóry, była metaloplastyka, był haft, były i kwiatki z bibuły, bibułkarstwo. Przepięknieście pracowali, haftowali, klepali spinki, robili, tańcowali skórę, zwijali te kwiatuski, to też przyszedł czas na swoiste podsumowanie. A całość tych warsztatów została też dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska 2020. Kłaniam się i pozdrawiam wszystkich młodych artystów. Witam naszych instruktorów, których za chwilę poznacie, tych, co nie znali ich wcześniej. Witam też pana Piotra Zupka, w którym reprezentuje wójta gminy Bukowina Tatrzańska, jest radnym bukowiańskiej gminy, przewodniczącym Komisji Ekonomiki i sołtysem miejscowości Rzegi. Pięknie, moi ostomili, przeto do sobie wołam tu panią Annę Nędzę-Kubiniec. Przyklaśnijmy. Ojże Haniu. Jest wybitną hawciarką, twórczynią ludową, działaczką społeczną i w Związku Podhala, i zaśpiewać umie, i zawyskać, i przepięknie o kulturze prawić, bo jest etnologiem. Witaj, Haniu. Zaproszą i pytą ku mnie, pięknie pytą też ku mnie Zdzisława Kramarza, twórcę ludowego z Bukowiny Tatrzańskiej, który od wielu, wielu roków razem z tatą, a teraz ze żoną i już pewnie i dzieciątkami, przepiękne opaski, ale i torebecki, puzderecka i różne takie wyroby wykonuje. Pięknie też pytam ku mnie Bartłomieja Łukaszczyka, który jest młodym twórcą ludowym z Bukowiny Tatrzańskiej, który też cały swój dorobek wyniósł tak z rodzinnego domu, bo dziadek Marian, wybitny twórca ludowy, ale też z tego środowiska właśnie podhalańskiego, Bukowiny Tatrzańskiej, która przecież jest znana, jak chodzi o wyroby właśnie z metalu, spinki, klamerki, ale i inne elementy naszego góralskiego przyłodziewu. W swoim imieniu, w imieniu całej załogi Domu Ludowego, w imieniu pani Alicji Wierzbanowskiej, która koordynowała cały projekt, i jej serdeczne podziękowania kolega z Domu Ludowego Bartek Śle. Chcieliśmy wam, kochani instruktorzy, podziękować, po skromnym kwiatusku dać, po dyplomie dać na tą pamiątkę przez te wszystkie chwile, co my tu wspólnie w różnych kątkach Domu Ludowego byli. A potem was będę pytał też po kolei, co by my wołali każdego tego ucznia i uhonorowali go też takim pamiątkowym dyplomem. To też ja daję kwiatki, ja no bośkać nie syczkik będę bośkał, a i ty z nie za bardzo można, a wy klaskocie. Wam, Bartku, że jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogła tu na tej Bukowinie prowadzić takie zajęcia. Bardzo się z tego cieszę.
Kościelisko jest z nami, a że tam jest bratni dom ludowy, to ty z nam jest bliżej serdusko ku serdusku. Jest teraz Hanetce, podziękujmy brawa. Podziękowanie dla Zdzisława Kramarza za prowadzenie zajęć ze Skórnictwa. Zdzisławie, wielki Bóg zapłoć. Ręka tu. Kwiatki tu. I wielkie, wielkie. Narta, już na nartach chcę zjeździć do góry skurzone trochę. Podziękowania dla Bartłomieja Łukaszczyka za prowadzenie zajęć z metaloplastyki. Był z nami jeszcze przez te warsztaty, bo wspominał o bibułkarstwie, wyrobach z bibuły, Michał Żółciński. Jednak dość daleko siedzi i nie do rady dziś dojechać. Pozdrowiamy go. Tak, a wy przyklasnijcie. Kwiatki dojadą, dyplomy dojadą, wszystko będzie. Ja se teraz z wami, jak mogę zrobić zdjęcie, to se zrobię, bo to wszystko trzeba udokumentować. A? Będziemy syćka wtedy, jej. Dziękujemy. Pytam, żeby Hania została, może odłożę rzeczy. A my teraz będziemy wycytywać i pytać pięknie najpierw hawciarki. Nie wiem, czy jaki hawciarz był? Nie, hawciarki same. To też pięknie pytamy Urszula Bobrowska-Babiarz. Pewnie huzio dzieciątecka, ale niedaleko siedzi, to jej przekazymy. Pięknie pytamy, bo jest dyplom dla Magdaleny Budzyńskiej. Gratulujemy, pozdrawiamy. Jak możecie, to se tutaj stąpcie. Magda. Zróbmy tak, żeby to wszystko było. O tak. Dyplom do ludzi. Dziękujemy. Dyplom dla Heleny Chowaniec. Kos. Na Sahelcia, patrz, jak to... Zasyłać się tak z tymi dziewczynami starszymi, z tymi młodziutkimi het. Myślę, że wiecie, ta pasja to może kiedyś się przerodzi w coś głębszego i będą kiedyś i haftować na poważnie. Mamy nadzieję. Helenko, dziękujemy. Dyplomik, zdjęcie. Pięknie pytamy do nas Weronikę Dziedzic. Weroncia. Dyplom dla Natalii Koszarek za udział w zajęciach z haftu. Jest Natalka? Nie ma, przekazujemy. Dyplom dla Agaty Kustwan. Też nie ma Agatki, ale za to jest, bo widzę Karolinka Kramarz. Pięknie ją pytamy. Karolinka to jest dobro i w syciu, i w pruciu, powiem wam. Wiele syła, telu i pruła. Do ciotku! Ja to spruję, bo się mi nie widzi. No to pruj. No i tak. Buduj awoloj, no. Tak to jest. Pięknie tu do nas pytą, bo dyplom jest dla Julii Lundkorn. Nie ma Julki. Agnieszka Łapka jest z nami? Nie ma. Ale jest pewnie dla pani Danuty Smolarek. Nie ma Danuty. Beatki tu na pewno nie ma. Dorotka Rzadkosz. Ty z nie ma, ale te hawciorki gdzieś potraciło. Natalka Rzadkosz. Ja też rzadko se takie. Dyplom dla Leny Smajdor. Pięknie pytamy. Aniu, gratulujemy. Patrycja Sulka. Ty z nim mamy. Także bardzo dziękujemy, gratulujemy. A do mnie pytam kolegę Zdziska Kramorza. Pięknie pytamy. Instruktor Zdzisław Kramorz za warsztaty z wyrobów ze skóry, ze skórnictwa będzie tu wręcał. I ten dyplom daleko nie pojedzie, bo do Marysi Kramorz, córeczki Zdzisława. Zdzisku, trzymaj.
Tata z tobie przyklaśnijmy śmiało. Drugi tez mamy, co daleko nie pojedzie, dyplom dla Wojciecha Kramarza. Ale dlatego, skład kościoła. Dyplom dla Kacpra Kramarza. Pięknie pytomy, Kacper, do nas. Dyplom dla Joanny Saduniowskiej. Joasi pewnie nie ma, ale klaśnijmy jej, bo nas będzie oglądać. Dyplom dla Magdaleny Stawczyk za udział w zajęciach ze skórnictwa. Pekta, dyplomy Magduś. Gratulujemy. Szymon Stawczyk. Pięknie pytomy. Szymonie, twórco ludowy, młody artysto. No i mamy Jędrusia Wiśniewskiego, pięknie go do nas. Zapraszamy, pytomy. Gratulujemy. I dla Kuby Wiśniewskiego. Starsy brat, zresztą widać, że starsy, bo wiesz. Pięknie pytomy Zdzisławie, teraz już zaproszą tu Bartka Łukaszczyka. Dziękujemy Zdzisławowi. Przyklaśnijcie, co by się mu lekcji wracało. A my właśnie za zajęcia i udział w zajęciach z metaloplastyki. Tutaj podpisany instruktor z metaloplastyki Bartłomiej Łukaszczyk. Mój skromny podpis. Pięknie pytomy Kacpra Czernika. Dziękujemy i pytomy pięknie Jana Głoda. Jest Jaś? Nie ma Janka. Karol Jezierczak. Ty z nima przekazujemy. Krzysztof Jezierczak. Jest Krzyś. Jest Bartek. Spisowali się, Bartku, jako ci chłopcy? No i robili, kiedy mogli. No to wystarczy. Pięknie pytam Benedykta Koszarka. Jest taki znanego? Postępy było widać. Zajęcia na zajęcia było widać postępy. Pięknie pytam Grzegorza Koszarka. Witaj Grześ. Gratulujemy. I pięknie pytomy najmłodszego ucznia Wojciecha Kubinę. Wielkie brawa. Dwa słowa. To są kuzyni, ich dziadkowie Marian, tu Franciszek Łoba, twórcy ludowi. Przepiękne wyroby właśnie z skóry, z metalu i są te pamiątki przepiękne tej twórczości takiej rodzinnej Kuchtów właśnie Genewcynek, jak ich tu nazywamy. Wojciechu, gratulacje. Teraz dopiero, tak. Dyplom dla Oskara Smajdora. Jest Oskar, gratulujemy. I dla Jana Turzy. Gratulujemy, Janie. Ładne zdjęcie z Bartkiem. Jednym i drugim. Dziękujemy. Przyklaśniemy jeszcze niesyczko. Janowi dziękujemy, Bartkowi nie. Dyplom dla Michała Martinczaka za udział w zajęciach z metaloplastyki. Dziękujemy. I dyplom dla Mikołaja Ujwary. Pięknie pytomy, Mikołaju. Dziękujemy Mikołaju, dziękujemy panie Bartku. Moi łostomieli, peśnieście mieli już okazję oglądać tę pracę. To jest
A jeszcze został, nie, przepraszam, widzicie, jak jeszcze się zabocył. Mamy to za udział w zajęciach bibułkarstwa. Temu się zabocył, że nie ma Michała, który prowadził zajęcia, ale jest jak Bartek, którego godnie zastąpi, to jest pięknie pytam Magdalenę Turzę, co by tu przysła. Stoń se tu, Magdalenko. Chodź, Alicja, będzie nas śmielej, więcej. Dziękujemy. Pięknie pytamy Lenę Lutoborską. Pięknie pytamy Antoniego Maciczaka. Ty z nim. Pięknie pytamy Weronikę Maciczak. Dla Weroniki Maciczak. Mamy Weronkę? Nimo. Dla Justyny Walas. Nimo. I Janny Saduniowskiej. Nie ma, choć dyplom jest. Moi właśnie mieli te dyplomy dotrą do naszych młodych adeptów sztuki ludowej regionalnej. Jest teraz przybocem, że tu mamy zorganizowaną przez Alicję Wierzbanowską wystawę. I kwiatecki z bibuły, i torebecki, i sztańcowane z kurecki, ale i z metaloplastyki, spinki, klamerki i przepiękne haftowane właśnie elementy, które pewnie na kusulach, sienomstych, spodnicach, gorsetach będą pewnie, daj Boże, za niedługo pojawiały. Jest teraz wszystkim Bóg zapłoć, żeby mogli uczestniczyć w tych warsztatach. Kłaniamy się do naszej Warszawy, że nas zauważyła, trochę grosów na te warsztaty przekazała. No ale myślimy, że jak się zaczyna ta pasja, to w różny sposób będziemy chcieli kontynuować te warsztaty i myślę, że z nich fajnie skorzystamy.